serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii. Pierwszysty Minecraft. Dzisiaj ze mną jest Magda i tak jak obiecaliśmy, idziemy na Hydrę. Dlaczego tak późno odcinek? Ze względu na to, że musieliśmy się przygotować, pozbierać itemy, ulepszyć tutaj wszystko, porobić sobie jakieś muszkiety, jakieś kule, pozaczętować sobie całą nie broń. Nie zapomnij o naszych widzach. Musieliśmy wybrać widzów. I skąd mamy diamenty? No tam byliśmy jeszcze sobie w kopalniach, jak nie było, chcieliśmy live'a zrobić, ale miałem problemy z netem. No i tutaj jest ta ściana widzów, tak? W poprzednim odcinku mówiliśmy, że Dzika Chica wygrała jej bladerek, a w tym odcinku wygrała Asasix97 oraz Ramasz ukośnik LOL. Także nie gratulujemy, podkreśnik. Podkreśnik. Zachęcamy do komentowania, może traficie na naszą ścianę glory, ścianę chwały, ścianę widzów. No dzisiaj tak jak obiecaliśmy, Magda, gdzie idziemy? Idziemy na Hydrę. Idziemy na Hydrę. Jesteśmy przygotowani, jakieś tam gówniackie enchanty. Znalazłem taki fajny mod, który tutaj generalnie dodaje mi enchanty, tak, że mogę sobie enchantować jak chcę, nie, te moje itemy. Co jest w ogóle super i oczywiście mam jeszcze moda, który dodaje dodatkowe enchanty. Trochę kupacko się wszystko poenchantowało, mało mamy. W sumie ja też jeszcze trochę tych enchantów byłem, bo dzisiaj rano na serwerze byłem. I czy połóż, Magda, pójdziemy rano. Dzisiaj rano byłem na serwerze i sobie tam byłem w tym mob spawnerze, tam gdzie jest ten zombie, to tam sobie taki prowizoryczny mob spawner zrobiliśmy i tam z Magdą siedzieliśmy kilka dobrych godzin i wbijaliśmy level. Ale nuda po prostu. No bo nudno, ale tam były te dwa spawnery, więc daliśmy jakoś radę, nie? Gotowa jesteś? No to idziemy nie, na dwór, muszę nie? Muszę się przebrać. Jak się przebrać? No, muszę się przebrać w enchanty. A, no to się przebierz w te swoje itemy enchantowane. Gdzie ty jesteś? Aha, okej, okay, tu. Dobra, muszę wszystko mamy diamentowe, mówię. Byliśmy w kopalniach, kopaliśmy... z kilka godzin dobrych, żeby to wszystko znaleźć. To no, ale się po udało. Prostu masakra z tym hydrą. Tu jeszcze sobie zrobiłem jakieś muszkiet. Tam jest całkiem niezły, bo na starsach go używam i mi się... bardzo fajnie nim gra, ale już nie mieliśmy diaksów, żeby wszystko wykończyć, bo starczyło tylko na nasze zbroje, nawet nie mam tych żadnych tutaj dodatkowych itemów diamentowych, wszystko mam magdzie tylko zrobiliśmy. No i tu jest nasz portal do Twilight Forest, znaczy mój portal, który ja zrobiłem, więc skakujemy. Nie! Dobra, jest Twilight Forest? Jest Twilight Forest. O nie, o wywiórka. Ej, nie widzę cię, co się dzieje? Czemu mnie nie widzisz? Nie wiem. Czekaj, to może się przeloguje. Nie, nie, no nie przeloguj się, zaraz cię zobaczę. Idź za mną. Widzisz, ty mnie widzisz? Tak, widzę cię. Okej, to chodź za mną. Chodzisz do połowy w ziemi. No, to tam się buguje. Idziemy sobie tam, bo w tamtą stronę jest mój znacznik na Hydrę. Mam nadzieję, że dzisiaj tam ta Hydra będzie jeszcze, że nie uciekła. Dzięki, że pisaliście w komentarzach, jak ją zabić. Wziąłeś wiadro z wodą? Nie. No, trudno. Jakoś damy sobie radę. Zapomnieliśmy oczywiście, o już cię widzę. Co to jest to? To jest taki blok, który kiedyś był... no, który kiedyś był moim... wiecie czym był? Czy ja tam coś widziałem? Nie, myślałem, że tam widziałem jakiś zamek. Który kiedyś był, wiecie czym? Był piecykiem, ale niestety ten mod, który ja miałem, bo generalnie ja żonglowałem modami z piecykami, bo tam były nieaktualizowane czy coś i chciałem mieć aktualne i tam wgrałem jakiegoś innego moda i wszystko się popieprzyło i wszystko się zbugowało. Także trochę lipa. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda pokonać tą Hydrę, Magda. Mam nadzieję, że przygotowałaś jakąś fajną strategię. O, coś czuję, że będzie masa śmierci. No będzie pewnie masa śmierci. Czytałam, no, ale że mam... ta Hydra maksymalnie może mieć 7 głów. No to będzie trochę słabo, jak będzie miała 7 głów, bo... Zwłaszcza, że rzuca jeszcze bombami. Kulami ognistymi, siarczystymi. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że będzie w porządku. A jak rzuca kulami siarczystymi, to może się zaprzyjaźnisz z nim. No może się z nią zaprzyjaźnię. Może jakieś potomstwo spłodzimy? O jest. Jeszcze też, nie wiem. Też z 7 głowami? Też z 7 głowami. Później jak zabijemy Hydrę, to tutaj zostaniemy trochę w Twilight Forest. Bo tak jak obiecałem, będziemy szukali wszystkich bossów i zabijemy wszystkie bossy. I wtedy, w momencie, kiedy wszystkie bossy będą martwe, ten sezon się zakończy, a mamy jeszcze tam kilka z tego co widziałem. Jakiś tam niby jest nowy, ale na szczęście nie jest na wersję 1.6.4, bo będzie na 1.7.2. Te drzewa są fajne. Zauważ, nie, że dzisiaj się nie gubię nigdzie. No, dzisiaj się nie gubisz, a widzisz mnie na tej minimapie? Moją głowę, tak, czy nie? Tak, widzę. No, ostatnio wszędzie wpadałaś w dziury i nawet się ludzie zastanawiali w komentarzach, co...
Także, aha, Tak miało ziomeczki, być. o, wiewióra. Także ziomeczki, komentujcie, komentujcie, bo jest do wygrania miejsce tutaj na naszej ścianie widzów, także. No jeszcze trochę, jeszcze 400 metrów mają, już dochodzimy. O Jezu. Ptaszki tu Nium, śpiewają. nium. Co to za niebieskie stwory tu łażą? Ach, to Gdzie? ptak. To ptaki, sorry. Ptaszyska to są, a nie jakieś stwory. Ty wszędzie stwór Sam widzisz. jesteś stworem. Nie jestem. Jesteś. Remek jest stworem. Oho! Kupczak. Ale ty jesteś większym. No dobrze, niech ci będzie. Ała. Zrobię ci dzisiaj tą przyjemność i niech ci będzie. Niedługo dzień dziecka, więc. No niedługo dzień zwierząt. Ej. Teraz przyspieszamy, Widziałam sprintujemy. te dynie. A po co nam dynie? Mam farmę dyni No, przy chciałam domu. ci na głowę założyć. No to nie będę miał tego. Tak jak mówię, enchanty takie trochę z dupy, ale no nie było. Jedyne co mi się podoba to ten pistolet, że mi się udało tak fajnie go zenchantować. Znaczy, bo w sumie mogłem sobie wybierać enchanty, ale no jakoś tak, nie wiem, wybrałem te i koniec, no. Bo tylko na te starczyło tak naprawdę tych punktów. A te punkty co mówię, co mam dzisiaj, to sobie myślałem, że mogę sobie jeszcze dołożyć do tych, ale nie mogę. Czyli tak naprawdę wdupiłem, no i będę musiał nowe itemy później zrobić. Daleko jeszcze. No jeszcze 200 metrów, no to No przyspieszamy, nic. sprintem. Nium, Nium. nium, nium. Nie Din, pędź din, tak. din. O, właśnie tutaj jest Hydra. O nie. Panie Hydro. Czeka na nas. Okej, już, już tu. Już poznaję ten teren, poznaję te barany. Lol, ale barany. Podobne do ciebie. Nie, ja nie jestem baranem. Nie? Ale mają fajną wełenkę. Z takiej na pewno bym ponosił To jest bramkę. śmieszne. Gdzie jest pan Kupczak? Forest Raven. No i widzisz tam taką górkę? Ten tu taki kopiec wielki? No to o, właśnie O teraz nie, się powinna na o ekranie nie, pojawić Hydra. o nie. No O, właśnie. jeleń. O, te jelenie fajniej wyglądają niż te z tego camping moda. I nie mają takiego odgłosu. Jak się wystraszyła. No, słyszysz jak strzela? To jest Hydra. Właśnie Tak, tutaj musimy do tej słyszę. pieczary wejść. Nie. Przygotuję Masz sobie jakieś łuk. bloki? Bo ja nie mam żadnych bloków. A Masz jakiegoś skąd mam gilda? mieć? Mam sobie wyciągnąć metodę. Będę się przypatrzeć jeleniowi. Aha, czyli będziesz podziwiała jelenie. Okej. Fajne rogi ma. Chcesz mieć takie? Nie. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Magda. Bo ja sam nie dam rady tej hydrze. Jesteś? Ile ma cztery głowy? Nie, ma trzy głowy chyba. Jeszcze to będzie masakra. O nie. O nie. Są jakieś, co to są? To są jakieś. O! To jest drugi boss! Jest minotaur. Są jakieś druidy! Pomóż mi, to jest jakiś druid! Okej. Twilight Hunter. Kurde, Uciekaj tutaj. stamtąd, uciekaj stamtąd. Będzie ciężko, coś czuję. Oje. Wdygam się w drugiego bossa. Słuchaj, a tam nie ma czasami Minotaura? What the f. Zabiło cię? Nie, co ty, ale dostałem. Tu jest woda, super. Uf, będzie można gasić swoje pragnienie. Dobra, no ty go już powinieneś atakować tą hybrydę, nie? Gówniacką. No ty odwracasz Strzelam w głowie. nią. Ej, Ale nie ty mogę. nie zabijesz ją z łuku. Jej nie zabijesz z łuku. Atak! Jeronim. Ja czemu ja jej nie mogę trafić w ogóle? No bo nie, z łuku nie zabijesz, Magda. Musisz ją Ale ja normalnie bić. trafiam ją zwykłym mieczem i. No musisz ją tak centralnie. Wszystko. Ja tylko po jednym atakujemy z tego miecza, naprawdę. A, palę się! Palę się! Ratunku! To uciekaj, jak będziesz miała mało HP, to uciekaj, ja ją grę na agro. Nie, nie, Hydro! Ty głupo! Okej, nie atakuję. Nie! To był chyba jednak błąd. O, ona się sama pali! What the fuck? Nie, ty tam jesteś. Tak, ja tu jestem. Chodź tu, Hydro. Nią, nią, nią. Stoi, przyjmuje na klatę wszystkie ciosy. A co tam?
W ogóle tracisz KP? Ej, ona się leczy tak by the way, nie? No, wiem, że się leczy. Bo jej głowy rosną i za każdym razem jej głowy rosną, to chyba się leczy. Przecież... Nie mogę jej trafić. Dlaczego ona się leczy? Bo to jest hydra paskudna. Ona się leczy, no nie wiem, czy ona ma taki healing, czy co. Nie! Ty kurczaku jeden. Ała, ała, ała. Ale jak ty się tak możesz leczyć? To jest chore, przecież to jest niemożliwe. Ej, ona nie traci w ogóle teraz HP. Co ona w ogóle? Chodź, może uciekamy stąd na razie. Trzeba rozkminić, co z tym zrobić. Właśnie, nie. Chodź tam. W sumie zadzwonić do Remka, bo on zabił ciebie, ale jest zajęty z tego, co ja mam. Tak słabo. Do 20 bloków rzuca bombę, więc. Chcę strzelać. Jak ją zabić? A masz jakiś inny miecz? A jakim tym mieczem byłaś? Drakonik, gadaj mi, masz diamentowy przy sobie? Mam. Daj mi, ale nie zenchantowany. Nieważne, to trudno, to będę miał niezenchantowany. Może złotym zabiję. A co ona tam? Szkieletony? Nie wiem, szkieletony. To ona ma życie, ona życie ma straciła, widzisz? Ona ma 1000 życia. Czemu aż tyle? A, bo jej głowa ma osobne życia. A można ją w ogóle walić w głowę z jakiegoś tutaj łuku albo z nie czegoś? Nie wali jej. Biorę ja jakieś... muszę się najeść. Co to jest w ogóle, ej? No, otwórz pysk. Nie wiem, czy to można zabić, jak ma pysk otwarty, jak ona zieje ogniem, można jej strzelać? Chyba tak. Tak, jak ma pysk otwarty, to możesz do niej strzelać. A. No, możesz jej strzelać w pysk, jak ma pysk otwarty. Nie! Tylko trzeba ją jakoś zagrować. To jest chore, nie? No to jest trudne. Mówiłem, że to jest najcięższy boss chyba z tego Twilight Forest. Zaraz za tym... Nie mogę jej trafić. O nie, deszcz pada. Jeszcze deszcz, może... dafa. Jak deszcz pada, to powinien ją ugasić. Jeeees, trafiłem jej w pysk z tego, z mojego muszkietu. Ale jak trafisz jej w głowę, to pamiętaj. No daj, otwórz pysk, otwórz pysk. Dobry ten muszkiet, kurczę, to on ma, jest potężny. Mi się już strzały kończą. Ja mam jeszcze strzały, nie bój się. Ci najwyżej dam, bo ja i tak będę z tego muszkietu chyba strzelał, bo... Większy damage. Nie! Patrz, już coraz mniej HP ma, coraz mniej HP. Ale ma. To jedna głowa. No może tak być, że nie. Wszystkie strzały się od niej odbijają. No. Żałosne. To mówię, musisz w buzię trafiać, Magda. No właśnie, trafiam w otwartą buzię i nie... Nie mogę. No, ja też nie mam. Nie mogę, no co się z nią dzieje z tą hydrą? No otwórz buzię, paskudo. Jest! A to ty tak strzelasz tym muszkietem? No. Kurde. Narobiłem sobie kupę amunicji, ale już jest coraz mniej HP ma. Aha. Trafiasz tylko w jedną i tę samą głowę? Nie, ja próbuję we wszystkie, jak tylko buzię otwiera, to trafiam w nią, nie? Gorzej, wiesz, trafisz w tą jedną głowę, zjedziesz jej hapeki do zera, a ona ten, a jej właśnie głowa następna. Masz strzały? A skąd mam mieć? To ja mam 34 chyba, że... Przecież ty taka nieprzygotowana dzisiaj. Jak zawsze. Jest, otwiera buzię. Jeps! Kurczę, no zablokował, nie? Co za paskud. Jak coś, to ja najwyżej się cofnę i pójdę po strzały, nie?
No, No, otwieraj otwieraj pysk. paszczę. Otwieraj paszczysko. Am. Jest. Jest. O, jest! Uciekaj teraz, bo jak się odrodzi głowa następna, to będziesz miał problem. A to nie będzie tak, że się dwie? O nie! O Jezu! No ile tych pysków? 93 HP jeszcze ma. Zabijemy ją, Magda. Nie robię żadnego damage'u. Rozumiesz to? No ale co ja poradzę? Jest! Trafiłaś! No ja też nie robię, w ogóle teraz nie trafiam w nią. Ech. No... Co się dzieje? No... Okej, okay, patrzcie na ciebie. Nie! Ja uciekam! Co, masz mało hapeków? Nie, nie patrzę się na mnie, patrzę się na ciebie teraz. No patrzcie nie na mnie. Ja to otwieraj pysk... Jest, dostała. Może strzały się po prostu od niej odbijają, nie? Nie mogę jej trafić. No to musisz, mówię, w buzię celować, bezpośrednio. No ale jej się od języka odbijają te strzały. Co za małpa jedna. No hydra, to jest hydra, Magda, nie małpa. To jest małpa. Jest, jak on otwiera buzię, to dopiero wtedy. A żyją, nie! Dobra. To skupienie. Ta cisza. Ma 75%, ma 75 punktów Ale to HP. Tylko głowa. Nie, to cała hydra ma tyle. Jak ją. Cała głowy hydra mają ma 1000 sobie na nie, tu. Cała hydra ma 52, jeszcze trochę, Magda. I zabijemy ją. Jest! 49. Nagrywam. Niom, niom, niom. Nie, zabijemy ją! 26 punktów HP. Jest! Jeszcze raz! 3! Jest! Jest! Zabiliśmy hydrę! Hitman był bez nas dumny. Hitman był bez nas dumny. Teraz lód. Co tu wypadło? Czasami jajka. Głowa hydry! Jej! Hydra trophy. Fiery Blood i Hydra Chop, jakieś mięso. No to super, wydaje mi się, że fajny odcinek. W tym miejscu możemy chyba skończyć, Magda, nie? Bo i tak zostajemy w Twilight Forest na razie. No pewnie. Także wielkie dzięki, że... Wiesz co? Co, szybko poszło z tym Hydra. No szybko. Myślałem, że będzie gorzej. Też myślałem, że będzie gorzej. Dobra, zimeczki. Wielkie dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że nasza walka epicka się wam podobała. Trzymajcie się. Hejo, cześć! Hejo!